No, witam Was wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj mija szósta doba od wystąpienia tego mrozu u nas. Jak wygląda sytuacja? No, na Idarecie sytuacja wygląda nadal źle. Przyniosłem tutaj, słuchajcie, dwie rozety z Idareda. Jedną rozetkę z Gali i jedną rozetkę z Goldena. Więc sobie zerkniemy. Żeby to zobrazować tak z grubsza, no to wygląda. To jest Idaret. Wygląda to tak. Zaraz sobie przetniemy. No widzicie, co tu się dzieje. No i słuchajcie, ten jeden jest w miarę twardy. Wydaje się, że no być może to ocalało. No i zaraz się przekonamy. Także tak jak widzicie, no w mojej opinii jest on do odratowania. Czy odratować się go uda? Czas pokaże. To jest pierwsza. Zobaczmy drugą. Poglądowo wygląda to tak. No i zobaczymy, co w środku. Tu nawet nie potrzeba komentować. Ten, który w miarę zdrowy, myślę, że jest szansa na odratowanie go. Pod warunkiem, że nie spadnie. Ten wydaje się też zdrowy. Ciężko określić, czy to utrzyma. Bez komentarza. I ostatni. Trochę źle mi się ucięło, no ale powiedzmy, że do odratowania. Czyli z tej mamy do odratowania dwie sztuki. Z tej takich niby do odratowania mamy sztuk 1, czyli sami sobie widzicie. Raz, dwa, trzy, cztery, a w tej mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery. Czyli do odratowania teoretycznie 2 na 8. Tak to wygląda. Czy to faktycznie będzie tak, jak myślę? Nie wiem. Zobaczymy. No, była wykonana jakaś tam seria zabiegów tych wspomagających, regeneracyjnych i tak dalej. Jaki efekt? No, będziemy obserwowali. Zobaczymy, co po prostu dalej. Odmiana Gala. Gala Mustka. Ona wygląda... No, uczciwie wam powiem. No, wygląda to nieźle. No. Jeszcze jeden? Nie, tyle. Czyli widzicie, na gali wygląda to całkiem przyzwoicie. Czy tak będzie wyglądało nadal? Też czas pokaże. No i na koniec Golden. Pierwsza lepsza z brzegu, po prostu ucięta tam gdzieś pod ręką. I jedziemy. Jeszcze jeden.
Jeszcze dwa. No i ostatni. Także no jak sami możecie zobaczyć, no, na Gali i Goldenie wygląda to przyzwoicie, wygląda to nieźle, naprawdę wygląda to nieźle. Natomiast na Idaredzie no, no jest źle po prostu i myślę, że tutaj, może nie tak powiem, no, życzyłbym sobie, żeby po prostu to, co wam tutaj pokazałem, żeby to po prostu mi zostało, bo jeżeli to by mi zostało, no to biorąc pod uwagę no, 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 całą strukturę odmianową, to coś tam po prostu tych jabłek się zerwie. Wiadomo, to nie będą jakieś tam rekordy, na pewno nie, standardowe ilości też na pewno to nie będą, natomiast jakiś tam, no powiedzmy w przypadku Idareda, no to liczyłbym, życzyłbym sobie może po prostu tak, żeby to chociaż na zwrot kosztów produkcji, żeby mi to po prostu pokryło koszty i tyle, no. Nie ma się tu po prostu co czarować. I nawet dostał najgorzej. No i tego już nic nie zmieni. Żadne tutaj, mówię, cuda na kiju nie pomogą, bo po prostu jest to stracony plon i to wszystko. No. Nie ma się tu po prostu co czarować i oszukiwać i robić sobie jakieś tam złudne nadzieje, bo tak jak wam już wspominałem wcześniej, no, umarłemu kroplówka nie pomoże i nie ma na to rady. Koniec, kropka. Także tak to wygląda. Jeszcze co do Jona Goldów tutaj grupy, jeżeli chodzi o Prince'a, słuchajcie, wygląda to podobnie jak, znaczy może nie tak jak na Gali, ale porównywalnie powiedzmy do Gali. Jeszcze wszystko też zależy od lokalizacji kwatery. No tutaj na tych kwaterach bardziej oddalonych, tam gdzie te spadki temperatur były większe, no to wiadomo, więcej tych uszkodzeń się trafia. Tutaj gdzieś w bezpośredniej okolicy domu, tutaj gospodarstwa, zabudowań, no to jest troszkę lepiej. Też nie ma co tutaj płakać, bo tak strzelam, no, no Prince'a strzelam na słuchajcie, całościowo na 50%, 50% powinno zostać, no. Czy zostanie? Ciężko po prostu mówić, no jest zdecydowanie za wcześnie, no sami widzicie jak to wygląda, to gdzieś tam dopiero zaczyna spadać. Tak sobie przeglądałem, no to i Daret się zaczyna sypać, Mutsu się zaczyna sypać. Gdzieś tam powoli Prince, widzę też już pierwsze oznaki tego osypywania się. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie po opadzie czerwcowym jeszcze. Także tak wyglądają sprawy. Myślę, że za około tydzień zrobimy może jeszcze raz takie porównanie i będziecie mieli po prostu, no będziecie sobie mogli porównać, jak to u was wygląda. U mnie to na dzień dzisiejszy wygląda w taki sposób. Także tyle na dzisiaj. Pozdrawiam was i do zobaczenia.